Hej ludzie, taka mała dla was informacja na początku odcinka. Jeżeli chcecie mnie wspierać, to użyjcie w sklepie mojego kodu VR-SAMAX-666. Wpiszcie po prostu i będziecie mogli mnie wspierać. Nie jest to tak dużo, po prostu kilka sekund waszego czasu. Wpiszcie kod i będziecie mogli mnie wspierać zawsze przy każdym zakupie V-Bucksów lub skinów. I tak, miłego oglądania. Więc tak, heju, cześć, witajcie moi kochani was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj, słuchajcie, dopiero włączyli serwery, bo ósmy sezon się zaczął. Nie wiem, czemu tak dziwnie to w ogóle powiedziałam. Zaczął się ósmy sezon, jeszcze nie byłem w Battle Royale, tylko w Ratowaniu Świata odebrałem nagrodę dzienną i chcę zobaczyć z wami, obejrzeć cały Battle Pass, zobaczyć co będzie i może pokażemy jeszcze mapę, jak nie to nagram oddzielny odcinek, na którym pokażę wam, co się zmieniło na mapie i wszystko. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy Battle Pass i wejdźmy do Battle Royale. Jak zawsze pewnie będzie ten filmik taki na początku. Taki specjalny. Ten taki, wiecie, co pokazuje, co się stało w ogóle. Rybka! Andy! O, król lodu. Czyli oni wszyscy jakby tego skarbu szukają. O, to wreszcie ten. Co to są za typy? Sezon ósmy. X oznacza cel. Ale kozak. Dobra. Zajebiście, wiecie, mam darmowy też Battle Pass, ponieważ zadania do grywki zrobiłem. Okej, to są pierwsze trzy rzeczy, które dostajemy. Ale fajny. Wiwający sztandar. Zmierz poków. Bez naramienników. Okej. Może być. Oczywiście Battle Pass. Dobra, nie będziemy tu patrzeć, sobie sprawdzimy od razu cały Battle Pass. W ogóle patrzcie, jak zmienili wygląd tego. Wow. Co jest w sklepie? Paluch rybny. Oh Jesus. Ale teraz jest... piratem. Ale sobie... ty oko. Naprawdę ma maskę, to nie powinno było, nie powinno... A, nie będę tłumaczył. Co ja mam za rzecz? A, to te, co do przed chwilą dostałem. Ale jak to bez naramienników? Poczekajcie, chcę tylko to szybko sprawdzić. Ale czemu? Jeszcze jest skin z sezonu 5. Dobra, więc odbierzemy swój darmowy... 1850 tylko. A normalnie 4700! Nie, kupimy sobie ten normalny, ja sam tu i tak piję. Uch. Karnet bojowy. Ho, ho, ho! Czarnosercy. Hybryda. Podobno ten hybryda jest kozacki. Zadania do nich oczywiście. No, tropikalny kamuflaż. I 100 V-Bucksów. Dobra, zobaczymy sobie wszystkie skiny teraz. Wszystko popatrzymy. Więc tak, co on... jak on się ulepsza? Na 10 tysięcy, 40 tysięcy. Oh shit. Ukoń 10, no to tutaj już będą same kolory. Ale, wow. Zajebisty skin. Potem hybryda. To chyba jakiś jaszczur będzie. O, to smok jest! Smoki przecież był! Wow. Czemu różowy? Ale czekajcie, muszę zobaczyć, jak on się zmienia, jak to zajebiście wygląda. Czekaj.
Na 180 tysięcy dopiero jaszczur. Oho! Oczywiście to normalne rzeczy. Spray. To fajne tło. Kamuflaż ten na bronie. No tak, przecież dodali armaty jakieś, nie? Właśnie ten. Bo już samochodów większość znali. Samolotów nie ma, nie ma samochodów tych zwykłych, tych golfowych, nie ma wózków sklepowych. Deskolotki są i tylko deskolotki i quady chyba zostały. To smoczy pomiot. To. Ale fajny plecak, kobra. Dalej dostajemy to. Fajne tło. Muzyka. Czekajcie. Dobra. Łączyłem muzykę. Żeby. Znaczy dźwięk, żeby można usłyszeć to było. A to jest ta muzyka? Okej. Skórka od banana, emotka. What's up, bro? No to co to jest? Lot, ale fajne. Potem. Tego pieska widziałem. No patrzcie, jakie to jest zajebiste, drewniak. Mega. Syrenka. O, to są koniczynki. O, oczywiście to. O, reaktywny. Kluczowy portal. Zmienia styl zależnie od liczby skrzyni otwartych. Ale zajebiste, że zmienia się dopiero jak skrzynię otwieramy. Wow. Grzechotnica. To jest też fajny skin. Według mnie. Fajnie, podoba mi się. Tej normalne rzeczy, co to jest? Normalnie piłka. Kolor, drewno z plaży. Wow. Podoba mi się. Podoba mi się. Trochę jak ten karbon, czy jak to się nazywało z tamtego sezonu. Królowa lodu. Węgielek. Okej. Uch. Konga, zajebiste. Nie, to conda buje na końcu. Znaczy chyba nie miał, znaczy... Nie, to miało być dab. To wygląda jak dab. Piracki drewniak, ale kozacki! Klucz. Klucz. Morskie zjawy. Ło. Ło. Zajebiste. W tym lotnia. Okej. Ale fajne tło. Komando Triceratops. O, kolejny kolor. Ło, to już jest oczojebiące. Że tak powiem. Ale też mi się podoba. Nudy na pudy. A, się. Dobra. Skórek. W trakcie meczu dojrzewa i zmienia kolor. Siema. Dojrzewa, okej. To co to jest? Animowany? Ło, wreszcie zaczęli tło animowane robić. Znaczy loading screeny. Kozackie. Wow. O. Przehera. No to lisek taki. Fajne. O, upadł strażnik. Ja mam przecież tego skina, to kozackie jest. Czemu nie chce mi zająć się muzyki? Nie wiem czemu. Trudno. Wytrych. Okej. Fajne, fajne. Reaktywne. Włam się albo wyłam zamek, to może jak idziemy coś rozwalać? Dobra. Ło, lawa. Fajne, fajne. Smocze łuski. Nie najlepsze, ale też fajnie wygląda. O, fajna mieszanka taka. The end is nigh. Fajne, takie spowolnione, a potem... Ale ten fajny kolor graffiti. Ale czarny lisek, zajebisty. Ej, skąpowe barwy. O, to jak zrobisz snipe na 200 metrów, możecie sobie wybrać. Kolejny skin, Skra. Wow.
Dopiero na 71 poziomie, ale fajny skin, fajny. Okej. Okay. O, rokomankę. Skra jest fajna, podoba mi się. Tygrysie paski. Też fajne, też fajne. Taka mieszanka trochę jak te ostatnie. Fajne, fajne. Kolejna lotnia. Latająca szalupa. Och jest. Zagubiłeś się, kolego? Jezu, kocham tego drewniaka. Złoty drewniak, no to będzie mój ulubiony ten, nie? O, to ten kolejny skin zaraz będzie. What? Taśmy nabojowe. Ale kozak. Klucznik, okej. Okay. Style do wybrania będzie miał, no ale styl mi nie pokazuje. Halo? Ma man? On chyba tą maskę będzie tutaj potem miał i nie wiadomo co. Fajny skin, fajny. O, kolej. Graffiti animowane! Co ty złoto tak wszech... Wow. Nawet animowane graffiti zrobili. Ale fajny kamuflaż. Hehe. Jezu, nienawidzę tych skinów. No, hula hop. Okej. Ta skórka! Kamień szlachetny, no tu! Patrz, jaki to jest, jak z tego trochę, jak z... jak to się nazywało? Z Call of Duty, to jest Dark Matter. O, ale beautiful. O, kolejna część klucznika w masce. No, z maską fajnie wygląda. I to jest ostatni skin. Lux. Znowu 25 tysięcy przeciwników. Musi się zmienić trochę te zadania. Tak jak z Królem Lodu. Takie same kolory, tylko że... I tyle samo przeciwników. No, taki skin, no. Oczekiwałbym czegoś lepszego. Sezon 8 odkrycie? A, to jest tego skina, co się dostaje. Za 55 z tygodni. A nie za 60 jak w tamtym sezonie. Wyzwania dzienne. No, okej. Okay. Ale fajnie zrobili ten interfejs, podoba mi się. Tydzień pierwszy. Tydzień drugi, tydzień dziesiąty. 70 dni ten sezon będzie trwał. O, tutaj zadania. Czarno sercy. Nie, no koko. O, no właśnie, co dostaniemy u niego, jak niektóre zadania zrobimy? 120 tysięcy. Dostajemy ten kill-off. Wow, fajne, fajne. Potem na 320 tysięcy dostajemy... A! Czyli to już jak jego na full ulepszymy, to dostajemy jego plecak. Fajne. To jest trochę skin podobny jak z Piratów z Karaibów. Okej, okay, teraz ten ninja. Na 20 tysięcy dostajemy smoczy szpon. Fajne, fajne. Hybryda bordowy. Ło, na 130 tysięcy kolory smoczego szponu. Fajne, podoba mi się. O, emotkę nawet ma, widać. Ale fajne, postawa smoka, podoba mi się. Podoba mi się. No i tutaj oczywiście, że taki prądem. Napierdala. No bo to jest chyba taki smog, smocz, on trochę wygląda jak ten taki... Ta ryba taka elektryczna, nie wiem jak to się nazywa. Padły strażnik, to dzisiaj kolejny wpije 500. Ale fajnie zrobili ten interfejs, podoba mi się naprawdę, jak oni to zrobili. Tak coś innego, dzienny, tygodniowy styl. Szafka, zobaczymy co ja mam w szafce tutaj. Mam te skiny. Biorę sobie jego. Od razu i tylko zmienię sobie plecak. Tutaj weźmiemy sobie... Możemy to wziąć. Kolory broni. Oś te armaty. Przejdziemy zaraz do... To jest też ten? No tak, to było animowane, ale to wcześniej było jakoś nieoznaczone, że to jest animowane. Też jest to czasem nieogarnięty. Tutaj to, tak. Tylko kiedy jakieś nowe, takie fajne skiny wyjdą, bo ja mam V-Bucks już w takim razie przygotowane.
Więc tak, ale to też zajebiście wygląda. Więc ja sobie przejdę, ludzie, szybko na plac zabaw i się zobaczymy tam, zobaczymy jakieś nowe zmiany. To jest plac zabaw. Co? Jesteśmy znowu na jakiejś wyspie. O, to jest nowy, Leniwa Laguna, Słoneczne Stopnie. Już nowe miejsce. Podium teraz tam jest. Ale okej, okay, to wygląda tak. To jest jakbyśmy mogli iść do... A, tutaj tak naprawdę to jest jakby kreatywny zmieszany z tym. Okej. Okay. Czekajcie. Oh my god. To polecimy sobie... Na Słoneczne Stopnie sobie polecimy, bo to jest ta jedna z nowych miejscówek. Okej. Okay. 4 godziny mamy, czyli jesteśmy jakby w trybie po prostu kreatywnym. Oh shit. Tam jest jakaś jaskinia. Słychać tutaj dźwięki, jakbyśmy w dżungli byli. Tu jest... Czemu mi tak laguje? What the fuck? Hej! Podniosło mnie do góry. Tutaj jakieś te są. A patrzcie, znowu są te stacje takie. Tutaj jest statek piracki. Tu... Czekajcie, pójdziemy sobie tutaj. O, nie wziąłem nowego koloru broni, mogę naławić sobie. Zobaczymy. Biegnijmy sobie na górę. No fajnie to wygląda, podoba mi się. No i, no i jednak wulkan był, tak jak ludzie myśleli, dużo rzeczy było spekulowanych. O, skrzynka. Frodo! No. Okej, okay, tu jest jedno wejście. O, o. O! Jajka się nie spalał to? Tu jest tron, to jest chyba tego więźnia. Bo on przecież lodowy był. No tak, bo oni wyskoczyli stąd przecież. No i oni z nim, no to tak jak ja tu też mogę być, bo jestem jednym z tych gadów. Ło! Kozacko to wygląda. Ej, hej, hej, hej. Yeah, pussy boy! Okej, okay, tutaj jest ta strefa taka lawy. Czekajcie, bo te gejzery, chyba z nich można też wyskoczyć. Drzewa nowe dodali. O, tam coś jest. Muszę sprawdzić, co tam jest. Czekaj, nowe drzewa dodali, widzę. Bambusowe? Hej, hej, the fuck? A, bo to jest tutaj, to nie jest zamek jeszcze? Nie, to jest tych piratów. A, to jest tak jakby... miejscówka tych piratów. Jakby oni się tu ukrywali. Okej, okej. I get you. O, rybka mogę zjeść? Nie mogę. Sad. I'm sad, I know. Myślałem, że tam jakiś gracz był. Nie wiem czemu. Czekajcie, bo chcę te gejzery wypróbować. Gejzery. Ha, good jokes. W nich podobno można po prostu wyskakiwać. To poczekajcie, na Leniwą Lagunę sobie polecimy. Ło! Tu jest ten tunel! What? Czekajcie, lecę w dobrą stronę, lecę. To taka dżungla jakby jest teraz. Jakieś te stare, tu wszędzie porozstawiane są. Oh my god!
Ale kozacko to wygląda. Podoba mi się. To tu... O, te armaty! Steroidziałem. To chyba zamiast tych wózków zrobili, nie? Kolejny strań. Strań! Czekaj, ja muszę coś wypróbować. Spacja. No, to jak wózek sklepowy. Tak, no dobrze, myślałem. Cie. Wyceluj z działa. Czekajcie, spróbuję ten statek trafić. To przechodzi prosto, nie? Ale chyba jak ja wejdę do niego, to też mnie tak wyjebie. Juhu! Ale kozak, nie? O, lama. No, kolejna. No tak przecież tu zawsze lamy są. Dobra, ale ten statek sobie sprawdźmy. Tutaj sobie zawsze piraci, wiecie. Klają w karty. Ustawiają kto więcej dziewek z handlarzy. Wejdźmy sobie pod podkład. Ile tu jest tych A? Pomyślcie sobie graczy na was i do Awy. Pierda... No. Po taki wypierdalej. No. Nikt cię nie potrzebuje. Jeszcze niżej można zejść. Nawet telewizor macie, mają, widzicie? No tutaj więźni trzymają. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Czemu w ogóle z tą bronią biegnie? No dużo skrzynek tutaj jest, jak widać, tylko nie wiem, czy to dlatego, że gram na... O! Tutaj śpią osoby. Tylko nie wiem, czy to dlatego, że gram na kreatywnym, może tak powiedzieć. Czy dlatego, że normalnie będzie tyle tutaj skrzynek. Bo jeżeli tyle będzie skrzynek, to to będzie się działo. Ale to pięknie wygląda. Jak inna gra w ogóle. A ja grałem ostatnio w Kingdom Hearts 3. I jak jest... tutaj główny kapitan siedzi, no... Jack Sparrow. No on jest tym kapitanem tego, tak. Takie łóżko. Nawet na jedną osobę, ale fajnie. Ten, i właśnie w Kingdom Hearts 3 jest część, gdzie grasz z piratami z Karaibów. I tam właśnie był Jack Sparrow i wszyscy. I właśnie to wszystko tak podobnie wyglądało. O, sam skacze jak coś. Ale nie, podoba mi się. Tu nic nie ma. Fajnie. Więc jeszcze możemy na słoneczne stopnie przejść. Tylko co ludzie też spekulowali, że będzie to łódki. Jak widać nie ma łódek. Czemu po prostu nie pójdę sobie po armatę? I z armaty się kurde ten wystrzelę. Siema. Fakt, że zrobiłem sam na tym. Czekajcie, bo musimy iść na... Tutaj. Dźwięki się zaznaczy. What? Aż to armatę jak wyjebało, jakie ten... Ale fajnie teraz znaczniki pokazuje, widzicie? Mega. Dobra, czekajcie. Czekaj, czy zginę? Po co w ogóle biegać? Jak możecie z armaty się wystrzelić? Fajnie, poczekajcie, od góry wam pokażę jak to wygląda. No fajnie, fajnie wygląda to miejsce, fajnie. No tutaj kolejne z tych takich stacji. O, i deskolotka jest, deskolotkę weźmiemy. Tutaj w środku to na pewno nic takiego specjalnego nie ma, więc... Nie będę na ten... Mogę w ogóle desko... Oh shit, bro. Więc tutaj... No po prostu te gejzery takie są, nie? Dlatego to tak jest. A to nie tu? Nie. Dobra. Tutaj jakiś rozwalony.
O ty, kolejna z tych jedna z tych stacji. No tutaj przez tą dżunglę one pewnie będą stały. No wykopaliska jakieś proste robią, szukają skarbów. Ej. Na słonecznym stopniu co polecimy. Ale nie zabrali tyrolek. Tyrolki dalej są. To dobrze. O, tu jest kolejna wieża. Ja pierdolce robię. Ale tutaj jakaś taka jakby baza była. Trochę taki feeling Awatara mi się robi, nie wiem czemu z tego wszystkiego. Ło. Tylko po co tutaj te hangary z samolotów już nie ma? Tutaj jakby jakieś testy robili, okej. Może coś będzie z tym wspólnego potem związanego. Dobra, ale jedźmy sobie dalej. Ale się zajebiście przez tą dżunglę jedzie, podoba mi się. Tutaj natrafiliśmy na jakiś z tych... Może... okej. Może to rozwala? Może normalnie rozwalać. To jest jedno z tych takich starych, ja nie wiem, artefakty to są te rzeczy, co znajdujesz. To są bardziej... No... Te budynki Azteków takie i inne, no. Nie wiem, jak to się mówi. I czemu tam trawa jest. Tam są kolejne. A, no to właśnie jest, od tej piramidy jest to wszystko. To jakby... Znacie tą grę Risen? Tam też było tak, że z podziemi zaczęły wychodzić po prostu komnaty i takie właśnie rzeczy. I te potwory zaczęły wychodzić. To tam tak trochę się z tym kojarzy. What's up, boys? Wow. Ale fajnie. Ale ludzie mieli rację, żeby być z piratami. Ale oni skarbu szukają. To król lody się spotkał z tymi piratami. I kuźwa ten więzień. Nie no, mega, mega. No, takie stare miasto. Czekajcie. Co ja robię? Jej do góry. Bo. No to jest zegar słoneczny. Ale działa? Chyba nie. Mogę go uruchomić? Halo? Show me time. Czy jest w ogóle, można jakoś zejść na dół? Nie. Zresztą jeszcze niżej niż byłem. Ciekawe, że tych piramid można wejść. Jeszcze to spróbuję. Dobra, tu jest pierwsza piramida. Już jest. O, może. Oczywiście z boku też są wejście. Ale to jest najgłębiej, jak możemy wejść do tej piramidy. Tak. Tu tyle broni leży. Tak by ludzie w ofierze składali. No to kolejna pier... O! No i ta już jakoś wygląda w środku. O, fajnie, fajnie. Nie no, ale podoba mi się ta tematyka tego, powiem wam. Naprawdę podoba mi się, już się jarałem tymi teaserami tego sezonu, wszystko. I tak myślałem, jak ta maska, co było, że potwory i takie inne. Myślałem, że albo będzie, że wrócą jakieś potwory, teraz będzie znowu jakiś tryb, gdzie potwory będą, albo jakiś skin. A to była maska tego klucznika po prostu. Więc tak, to by było na tyle. No tu jest dżungla, to się przejdziemy jeszcze chwilę po dżungli. Więc tak, ludzie, myślę, że wam się odcinek spodobał. O, twarz. Cześć. Przecież oni to ukryte twarze robią. Fajne. Więc myślę, że wam się odcinek spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie, że na więcej filmików z Fortnite'a. I tak. To było na tyle w tym odcinku. Mówił dla was Max. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.